czy ja mówię, to mogą się fachowcy tutaj wypowiedzieć na ten temat, jak to na dużych kontraktach wygląda, gdzie czasami są do czynienia z taką sytuacją, że jest po prostu asfalt, który nie spełnia warunków i gdzieś go trzeba po prostu szybko rozłożyć. I to czasami nawet w godzinach... Ale proszę pana, to pan chce nam... Pan chce nam jako ofertę dać resztki tego, co im się zepsuło? Taki jest interes, jeśli dalej, jeśli nawet przeliczylibyśmy to na środki finansowe, to moim interesem jest to, żeby po tej budowie powstał ciąg pieszo, prawda, rowerowy, który można by połączyć z Wierzewo, Lubajny i dalej w kierunku miasta, w kierunku ulicy Mazurskiej. Ale proszę jest, pana! Taki jest dalej. Na pewno nie raz się dalej. A mam takie właśnie. Proszę państwa, jak będzie cały ruch puszczony przez Lubajny, jak mają dzieci chodzić na przestrzeni autobusowej? Proszę państwa, ale macie państwo rację, ale rozmawiamy o rzeczach bardzo istotnych, ale rozmawiamy o rzeczach, które należy ująć ewentualnie nie tylko w porozumieniu. Bo proszę państwa, jesteśmy na etapie, czy ma być przygotowany projekt, bo tego projektu organizacyjnego proszę pana nie ma. Bo nikt nie będzie przygotowywał projektu organizacyjnego ruchu dalej, bez zgody na to, żeby taki objazd mógł istnieć. I teraz proszę pana, będzie wyglądało to w ten sposób. Będzie firma przygotowała projekt organizacji ruchu. Nie ma mowy, żeby ten projekt organizacji ruchu nie był uzgodniony, prawda, z właścicielem drogi, z policją, tutaj z wójtem. Przede wszystkim, żeby nie był poddany tu państwa opinii i wtedy możemy mówić o szczegółach. Bo dzisiaj, naprawdę, tych szczegółów nie można po prostu... Panie, prostu nie ma w tej chwili tego pasa pieszo-rowerowego. Nie ma. W projekcie też nie będzie przez 2 lata. Dlaczego pan tak mówi? Ale proszę pana, ale proszę pana, tak nie można mówić. Właśnie muszą. To jest podstawowy warunek, jeśli miałoby być podpisane porozumienie. To są nakładki, które musiałaby firma wykonać. Również Lubajna jest droga tam koło firmy Fabik, czy koło firmy Castor, czy koło tam pana Iszoro, na przykład, która no, powiem szczerze, ewidentnie wymaga naprawy i też można położyć nakładkę. Tutaj ktoś mówi o zatorzu, gdzie też jest grunt przygotowany. To są te rzeczy, które są argumentalne. Gdzie są pasy? Proszę nam powiedzieć, gdzie są pasy? Przejścia dla pieszych? Proszę państwa, dzisiaj nie ma żadnego przejścia dla pieszych. Dobrze, i teraz jest taka sytuacja. Ja nie wyobrażam sobie, proszę państwa, żeby nie było przejścia dla pieszych, ale proszę pani, może ja powiem. Nie ma, chodnik jest zrobiony, wszystko jest w pracy. Ale czy, nie wiem, czy był wniosek do właściciela, żeby wykonać przejście? Ale chodnik jest tylko do kościoła. Musi być. Proszę państwa, to jest odpowiedni czas, żeby takie uwagi zgłaszać. Dalej, nie wyobrażam sobie przejścia na stację. Bo dzisiaj tego nie ma, ale proszę państwa, to są państwa uwagi i one musiałyby się w tym wszystkim znaleźć. Ale proszę pana, czy pan uważa, że ktoś jest w stanie puścić ruch, jeśli są wymogi generalne, nasze wymogi, policji i tak dalej, no to nikt nie puścił. A ja tam sobie to wyobrażam. Pana to nikt nie puści, o to chodzi. I teraz potrzebne są, no muszą pan. Ale proszę pana, a proszę pana. Oddzielenie ruchu pieszego, co pan mówi. To musi się odbyć. Musi się odbyć oddzielenie ruchu pieszego. Ale to nie jest też tak. Ale proszę państwa, czasami nie ma miejsca, bo gdzieś pas drogowy jest zajmowany. No, taka jest prawda. Proszę państwa. Proszę państwa, teraz jest taka sytuacja. Uwagi państwa. Ja mówię, ja chętnie się z państwem spotkam. To jest, mówię, że decyzja nie zapadła, ale te uwagi, które wy bezpośrednio widzicie, będąc częstymi użytkownikami tej drogi, no to są ze wszechmiar słuszne i one mogą być i muszą być tym ujęte. Tylko żeby to się stało faktem, to trzeba po prostu na ten temat porozmawiać konstruktywnie. Ale proszę pana, korzysta pan dzisiaj i pan w każdych warunkach będzie korzystał. Tu nikt nie może tej drogi zamknąć dla rolników. Ale proszę państwa, no dobrze, jeżdżą kombajny po drodze. Czy rolnik, który, prawda, wjeżdża na drogę publiczną, czy się martwi, że za nim jest sznur pojazdów, czy gdzieś zjeżdża, po prostu z niej korzysta i każdy za tym pojazdem jedzie, taka jest prawda. Proszę państwa, okej, można, ja powiem w ten sposób.
Ja, nikt z nas nie ma tutaj takich argumentów, żeby udowodnić, prawda, że ktoś nie będzie mógł się włączyć do ruchu. Oczywiście często włączamy się do ruchu gdzieś i jeśli często korzystamy z uprzejmości kierowcy. Bardzo często. Warszawiaka! To jest takie sytuacje. Oczywiście, nie ma jak korzystać pana. Z uprzejmości warszawiaka. Ale proszę pana. No ja wiem, że macie dobrze, tylko że jest jedna rzecz. Nie, nie, panie burmistrzu, to nie jest tak, bo powiem w ten sposób. Inwestycja na Siódemce, panie burmistrzu, do pana mówię. Inwestycja na Siódemce stała się faktem. I czy pan w tej chwili chce, czy pan nie chce, to utrudnienia wszyscy będziemy mieli. Ale proszę pana! I teraz jest taka sytuacja, nie jest w stanie nikt udowodnić, o ile będą te utrudnienia większe, jeśli ruch pójdzie ten objazd przez Lubajny i jeśli nie pójdzie. Czy jest pan w stanie to udowodnić? Proszę pana, ja proszę jestem. Pana, szuka pan w tym wszystkim logiki. Ja też szukam logiki, jak zachowują się kierowcy. Proszę ale pana! Jeśli mówimy... Dzisiaj jest droga w dobrym stanie. Dzisiaj ale ludzie mogą jeździć. Będą. Jeśli chodzą bezpiecznie. Tak. Koniecznie chcę zafundować. Ale to nie jest tak. Ale to nie jest tak, bo o co chodzi? W momencie, kiedy rozpocznie się budowa, proszę bardzo, niech pan mi zagwarantuje, rozpoczyna się budowa i ruch pojazdów, nikt tym ruchem nie steruje. Nikt. Tylko ruch pojazdów, bo nikt nie będzie sterował. Ale zaraz. I kierowcy wjadą, proszę bardzo, będą jechać przez Lubajnę. 10% z tego ruchu może wjedzie. Ale trzyma. Dlaczego ale pan tak twierdzi? Ale dlaczego pan twierdzi, że 10%? A jeśli będzie to 20%? 20%, 5%, ale proszę. No to, ale nikt tego nie wie. Ani ja, ani pan. No, nie ma dyskusji. Proszę pana. No ale dalej. Nawet te... O Jezu pan, ale też nie może powiedzieć, że 20. Nie. Ja powiem w ten sposób, proszę państwa. Jak się zachowa, nikt z nas w stanie nie stwierdzić. Ale proszę pana, to jest kłamstwo, dlatego że to spróbujcie jutro zamknąć drogę i od razu zobaczycie wieczorem, ile przejechało samochodów. Od razu zobaczycie, jak mogliśmy wyjechać. Nie można zamknąć drogi. To jest podstawowa sprawa. Nie mówimy też, proszę bardzo, nikt nie mówi, że droga ma być zamknięta jutro czy pojutrze. To kiedy? Ale to co, w połowie będzie zamknięta, w ćwierci? Może skończę. Proszę panią, jeśli objazd zacząłby funkcjonować, to na pewno nie wcześniej niż od października to jest... Szał! Tak. Szał, to na zadruszki. To nie jest, proszę państwa, dzisiaj jest sezon turystyczny. Dalej, dzisiaj jeszcze dopiero rozpoczynają się remonty pana na Siódemce. Firma Strabag też dopiero wchodzi na budowę. I nie można porównać. Ten ruch będzie malał, powiem szczerze. Nie będzie malał, pan wierzy w coś, dobra, ale proszę ale, pana. Okay. Dobrze. Dobra, nie będziemy się tutaj dalej. Tutaj pani też ale nie, proszę pytanie, pana. Czy gdzieś w Polsce był tak długi odcinek remontowany? No ja mówię, nie jestem fachowcem, ale nie znam drogi, gdzie na odcinku 70 km trwałaby budowa i też można sobie policzyć i czasowo, jakie to będą utrudnienia. I co, przesiądą się na pendolino. Nie jest w stanie tego wyliczyć. Jeszcze jedna rzecz, podstawowa, proszę państwa. Tak samo, panie burmistrzu, nikt z nas nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, jaki ruch będzie się odbywał, jeśli tu jesteśmy w stanie to stwierdzić, zamykając w tej chwili drogę. Jeżeli będzie, to w takim razie się poprawi. Ale to nie chodzi o próbowanie. To nie chodzi o próbowanie. Tak jest. Dobra, jak jest korek na Siódemce, proszę bardzo, ruch się kieruje na Lubajnę. Woody Mikes ma alternatywę dla tego objazdu. Mają państwo, prawda? Tak jest. No to już dlaczego nie damy im tej alternatywy? Proszę pana, a drugie państwo? No dobrze. Ale jeśli dobrze, proszę państwa. Ta druga jeśli... nie ma podbudowy pod takie tiry, podbudowy. Ja mieszkam przy nich tam po miesiącu czasu i tak to wszystko szlachta. A jak pan sobie wyobraża, jak przejeżdżam na 5 minut przy takim ruchu, to nie tylko się skończy. Proszę państwa. No dobrze, może skończyć jeszcze dalej. Ja wiem, że wszystkie argumenty trzeba wziąć pod uwagę, ale też nie można tutaj tego tematu w ten sposób do tego tematu, bo nie wszystkie sytuacje, ani pan, ani ja, ani tutaj zebrani jesteśmy w stanie przewidzieć. Dalej. Proszę państwa, to nie jest żadne ryzyko. Dla mnie ryzykiem jest to, że zostawimy temat, prawda? Dalej, ruch samoczynnie skieruje. To nie jest wymyślone. To tak samo, to nie jest wymyślone. Czemu nie szukacie innego rozwiązania? Jednego z dwóch czy samego szlaku prawie jest korek. Dlaczego to na środę kierują się? Tak wiem. Kierują się.
Ale my dopiero na ten temat rozmawiamy, proszę pani. Rozmawiamy też o milionach. No jak można rozmawiać, jak się w październiku chce zacząć? Ale nie tylko Lubajny. Tak wygląda, że jesteście zgrani. Nie wiem, po co. Ale proszę pana, organizuję spotkanie. Proszę pana, organizuję spotkanie. My się na to nie zgodzimy, żeby tylko... Pan może mówić za siebie. Miliony na inne cele. Ja jeździmy po całym świecie i są rozwiązania. Ja wam tylko o to chodzi. Proszę państwa. Oni wydają pieniądze. Ale ja wiem, można się nakrzyczeć, proszę państwa, można używać argumentów, które do ludzi trafią. Oczywiście, tak jest. Proszę państwa, ale ja chcę. Ale to nie, proszę panią, ja powiem pani w ten sposób, nie może być żadnej osoby, która chce, bo kto chce? Każdy, proszę państwa, nie jest za to, ale jest określona sytuacja, ale proszę państwa, ale to nie ja wciskam. Tak. Proszę państwa, ja znalazłem się w takiej sytuacji, żeby trudne tematy też państwu przedstawić. Dobrze, szukam państwa argumentu. Decyzję podejmuje starosta. Ja i pan burmistrz jesteśmy partnerami w tej sytuacji, bo nie myślimy chować głowy w piasek. Po to jest spotkanie, żeby stanąć przez państwem. Dalej, nawet jak stosunkowo oberwać, taka jest prawda, ale nie możemy też udawać tutaj tchórzy, taka jest sytuacja. Państwo przedstawiacie argumenty, te argumenty my musimy wysłuchać, na podstawie tego podjąć po prostu decyzję. Taka jest sytuacja, taki jest sens tego wszystkiego. Dalej, proszę państwa, to, że... Ale proszę panią, ja nie mogę odpowiadać za drogę Lubajna, bo akurat właśnie ja chcę odpowiadać tutaj za państwa bezpieczeństwo. Ale ja, proszę, no właśnie, oczywiście. Ale może na koniec, tak, żeby... Uśmiechnięty jeszcze coś. Bo ja... Może na koniec. Można. Ja rozumiem. Ale więc właśnie jest tą czekoladą. To my jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji. My nie chcemy, a nam jest... Ale panie starosto, mogę jedno pytanie tylko robić. Z racji wygonowanego zawodu. A co będzie, jeżeli Lubajnak będzie wypadek z samym piłką? Tak, i to jest bardzo dobre pytanie. Pierwsze, tak. To jest bardzo dobre pytanie i tutaj... Ale czy pan nie słucha pytania? I dlatego trzeba mieć alternatywę na drugi przejazd. I to jest prawda. I to jest prawda, co pan powiedział, bo nie możemy też pozwolić na to, że będzie jedna droga łącząca wasze osiedle na przykład z miastem. Bo będzie wypadek, tak jak pan powiedział, bo tak się może zdarzyć. Więc alternatywą do tego rozwiązania jest Zwierzewo i droga przez osiedle plebiscytowe. Jest droga. Jest droga. Jest. I proszę nie śmiać się, bo ona tą drogę już nie zna. Naprawdę. I jest do poprawy. Ale to jest odpowiedź na pana pytanie, które jest słuszne. My też sobie zadajemy takie pytanie. Albo co się stanie na przykład na przejeździe do świata. Proszę państwa, ja chcę powiedzieć tak. Sytuacja była podobna w mieście. No, nie może być tak, że władza podejmuje jak gdyby swoje decyzje bez konsultacji i bez wysłuchania osób najbardziej zainteresowanych. I nie dziwcie się, proszę państwa, że my tutaj jesteśmy, no bo chyba by było jeszcze gorzej, gdyby nas tutaj nie było. Ale my się dziwimy, że tak późno. Niech pani posłucha. W mieście była podobna sytuacja. Każdy mówił. Podjęli decyzję, umówili się, nie wiadomo co. I co? I nie mają, i nie, tutaj też nie mają chodnika, przejść na pieszych światem. Więc proszę, nie mówcie takiej sytuacji, że takie spotkania nic nie dają. I wasze wypowiedzi. Niech pani poczeka chwilę. Teraz druga sprawa, tutaj jeszcze o niej nikt nie mówił. Konstrukcja budowy wiaduktu nad Siódemką, w tej chwili, gdzie przejeżdżacie, ona uniemożliwia przejazd
w tej chwili, w takim stanie, jakim teraz jest. Ale niech pan posłucha i niech pan po prostu nie przerywa, bo ja mówię fakty. Konstrukcja tego wiaduktu, który będzie budowany ponad rok, uniemożliwia przejazd z waszej strony. Więc rozwiązanie musi być inne dla was, bo się nie dostaniecie do miasta. Albo się dostaniecie przez węzeł, znaczy przez Zwierzewo i tamtędy przez od strony tutaj Olsztyna. Ale niech, no przecież mówię, to samo mówię. Ale niech pani posłucha do końca. I to rozwiązanie determinuje wszystkie propozycje, rozumiecie? Bo nie ma innego sposobu dla was, żeby się połączyć w miasto. Żeby wjechać do miasta. I to jest klucz. A nie to, że my chcemy się wam zafundować, bo to jest propozycja. I my z propozycją chyba uczciwie wychodzimy do państwa. Ale proszę pana, uczciwie! Niech pani posłucha, no, oczywiście nie przerywa. Ciągle, a pani... Nie, pan ma mikrofon, to na razie... Ja dwa razy zajmowałem głos. Więc mówię rzetelnie tak, jak jest. I to wywołało taką, no, szukanie alternatywy. Więc oczywiście po to te spotkania są, żeby państwa wysłuchać, bo wasze obawy są słuszne. I nikt chyba tutaj nie mówi z nas, że tych obaw nie ma, bo my też mamy wielkie obawy w stosunku do tego rozwiązania. I te wszystkie spotkania mają służyć temu, żebyśmy zebrali te informacje i te ważne uwagi od was mieszkańców, bo wy je chyba najlepiej znacie. I po to jest to spotkanie. Oczywiście my podejmiemy decyzję, bo musimy takie decyzje podejmować. Ja nie potrafię teraz odpowiedzieć, czy ona będzie taka, czy inna. Ale dajcie nam argumenty, żeby tą decyzję podjąć. Rozumiecie, o co mi chodzi? I nie mówcie, że to jest umówione, czy nie umówione, bo to tak nie jest. To tak nie jest po prostu. Dzień dobry. Mam takie pytanko dotyczące siedziby mojej firmy, która znajduje się przy samej drodze. Mam badania geologiczne, które stwierdzają, że mój budynek popęka przy takim natężeniu ruchu. I co wy na to? My prowadzimy inwentaryzację budynków i dróg, które będą, że tak powiem, drogami transportu materiałów na budowę. Na tą chwilę ta droga nie jest typowana jako droga transportu. Jak będzie ten objazd, to wtedy tu też będą budynki zinwentaryzowane i jak coś się będzie z nimi działo, to wtedy będą jakieś odszkodowania i takie sprawy. Rozumiem, tak. Rozmawiałem ze swoim prawnikiem, powiedział mi, że kwestia odszkodowań to są 2-3 lata. Przez 2-3 lata muszę spłacać zobowiązania, muszę dalej utrzymywać pracowników, no i muszę zarabiać, więc zapewnijcie mi przez te 2-3 lata, zanim dostanę odszkodowanie, bo on zajmuje się sprawami karno-skarbowymi i wie, jak to wygląda, prowadził mi jedno postępowanie, co w tym okresie, 2-3 lat. Ja panu nie powiem, jak są szczegóły z tymi odszkodowaniami, ja się tym nie zajmuję w firmie, ale jest w ogóle taki dział, który inwentaryzuje, tak jak mówię, budynki, drogi, które są nie nasze, tak, które są w pobliżu pasa drogowego, które są w pobliżu inwestycji, to są setki budynków, które są inwentaryzowane, monitorowane w trakcie inwestycji, w trakcie transportów. Z tego powstają raporty do inżyniera, do zamawiającego. Każdy potem zgłasza uwagi, jak coś się dzieje w budynku i powstają z tego jakieś raporty i potem są sprawy odszkodowawcze. Ile to trwa, to ja panu nie powiem. To są już jakieś aspekty, chyba prawne pan tutaj wykłada. Ja się na tym nie znam, nie jestem prawnikiem i nie wiem, czy można, tak jak pan powiedział, pan mi zapłaci teraz za to, tak? Ja na pewno panu nie zapłacę, bo to jest firma, tak. Ale to już tak to wychodzi, tak? Tak to wychodzi. Jeśli my mamy firmę ubezpieczeniową, no to już jest kwestia ubezpieczyciela. To są szczegóły, ja panu nie powiem, jak to się odbywa. To by musiał być prawnik od nas firmy i kwestia w ogóle dogadania się, tak? To jest druga rzecz.
Czyli tu jest kolejny punkt, że w kontrakcie powinny być zabezpieczone takie ewentualne, czyli złożona kaucja rzędu tam paru milionów i tak dalej na odbycie tych szkół. Bo potem będziemy się sądzić i sądzić. Proszę Państwa, no, powoli musimy niestety kończyć, bo o 20:30 jest kolejne spotkanie. Tu jeszcze Pan Dąbrowski, proszę bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że tak lekko Państwo przeszli nad tym, że jest przejazd kolejowy, o którym ja lekko wspomniałem. On będzie źródłem tego, że tutaj będzie permanentny korek. To łatwo zasymulować. Ja miałem kolegę informatyka, który mi zrobił, jak to wygląda, kilka minut. 50 razy na dobę będzie zamknięty. Ja 60, ja mówiłem, ale niektóre pociągi się będą mijać. No więc w związku z tym, no to jest jedno zamknięcie kilkuminutowe. Ale często lecą tak zwane... Więc ja po raz pierwszy słyszę, żeby objazd tak ważnej drogi lokować na drodze, na której jest przejazd kolejowy w ogóle. Po raz pierwszy słyszę, bo to jest jakieś, jest absurdalne. Więc tyle jest zmiennych, które nakazywałyby porzucenie tego tematu. To wyjeżdżanie przedsiębiorców naszych na drogę będzie opóźniać, ciągle będzie nakładać na ten ruch no dodatkowe, że tak powiem, jakby stopowanie. Proszę Państwa, jeżeli średnia 10 km na godzinę będzie, to byłaby góra. Ja proszę Państwa, drogi wójcie, jeżeli spróbujesz, po miesiącu zobaczysz, że to była Twoja klęska. Przekonasz się, tylko po co my mamy ryzykować? Ja jestem przekonany, żyję trochę dłużej niż Ty. Wiem się, jak odbywały też odszkodowania firm, potem związane z uszkodzeniem dróg. Ja przez 10 lat byłem i zastępcą, i burmistrzem, i wiem, jak to wygląda. Firmy potężne mają świetnych prawników i zwykle takie rzeczy wygrywają. Obietnice, które się składa, bo chcemy wybudować obwodnicę, głównym elementem jest czynnik, ja nie mam pretensji do Budimexu. Firma ma generować zyski, ona jest od tego. Natomiast o interes społeczny musi samorząd dbać. Samorząd jest. I w związku z tym proszę Cię, wójcie, zastanów się, bo z większą determinacją broni naszych interesów mieszkańców. Teraz po raz pierwszy się składa, że mój interes prywatny no, pokrywa się z Państwa interesem. Koszmar, koszmar. To, co zasugerowałeś, jest bardzo brzydkie. W każdym razie bardzo nieładne. Bo ja nie robię tego dla jakiegoś poklasku, nie zamierzam startować w wyborach parlamentarnych. Może ty. W każdym razie, drodzy Państwo, to jest interes nas. Nasz. Chcą nam zafundować koszmar. I nie boję się najmocniejszych słów mówić. Państwo się przekonają, jeżeli coś takiego będzie, że to, co dzisiaj o tym myślimy, to jest nic w porównaniu z tym, co będzie. Każdy dojazd do Ostródy będzie koszmarem. Każdy przyjazd do domu będzie koszmarem. Każde czekanie na bliską osobę będzie koszmarem. Proszę Państwa, kto nam zwróci czas? Dzisiaj ja się umawiam na przykład za 10 minut, jak wyjeżdżam w Ostródzie. Będę się musiał na 2 godziny wcześniej umawiać. Proszę Państwa, chciałbym jedną rzecz zasadniczo wyjaśnić. Burmistrz jest ten... Burmistrz Ostródy obecny i wójt gminy Ostróda obecny, my jesteśmy tylko, powiem szczerze, partnerami ewentualnego porozumienia, bo właścicielem drogi, pan dokładnie wie o tym, to, że ja dzisiaj prowadzę, proszę Państwa, to spotkanie, to, że mówię o wątpliwościach, mówię o za, mówię o przeciw, też mówię o wątpliwościach, proszę Państwa, i słyszę od Państwa, to nie jestem tu do końca stroną, bo stroną jest starosta, który, prawda, jest właścicielem drogi, bo droga jest powiatowa. I mówię, mi przyszło w sumie niełatwe zadanie, żeby z Państwem się spotkać w trudnym temacie, żeby to skonsultować, żeby Państwa wysłuchać, ale absolutnie proszę nie stawiać sprawy w ten sposób, że ja reprezentuję interesy firmy. Tak ale nie jest, panie burmistrzu, bo pan się na tym skupił, bo ale ja proszę jestem pana, prowadzącą dzisiejsze spotkanie. Tylko i wyłącznie dlatego. To, że mam wyrobione na ten temat zdanie, panie burmistrzu, dalej. To, że widzę w tym interes również państwa, interes Wierzewa, interes innych jest. Dobrze, dobrze, okej. Okay. Wy wypowiadacie swoje zdanie, macie prawo. To są konsultacje, ja też wypowiadam swoje argumenty. Reprezentując tutaj gminę Ostróda i samorząd gminy Ostróda, jest jeszcze pani radna, są sołtysi, też na ten temat się wypowiadają. To, że dzisiaj akurat macie państwo wrażenie, że ja bronię interesy firmy, to tak nie jest. Mówimy o wątpliwościach,
Dalej, panie burmistrzu, nie jest pan w stanie przewidzieć. Ja nic nikomu nie chcę zafundować ekstra, ale chciałbym, proszę państwa, żeby po tym kontrakcie i poprawiła się jakość dróg w naszej gminie. Dalej, proszę pana, ja jeżdżę po tej drodze. Też. Dobrze, okej. Okay. Jesteście zadowoleni z tego, co macie. Nikt na siłę niczego wam nie chce wcisnąć. Taka jest prawda. Jest nówka droga. Okej, okay, takie macie wrażenie. Dobrze, jest, zaraz jadę na spotkanie w Zwierzewie. Też będzie rozmowa, też będzie debata i też oczekuję, prawda, określonego stanowiska. Po to są te konsultacje. Proszę państwa, okej. Okay. Ale też korzystają z tej drogi. Też korzystają z tej drogi. Też korzystają. Tak. Ze Starych Jabłonek. Też, też Lubajny też jeżdżą do Warszawy przez Izbar. Też. Tam, to jest normalne. Proszę państwa, wysłuchaliśmy wątpliwości. Proszę bardzo. Najgorsza rzecz, jaką w tym wszystkim się słyszy, to jest taka, że my mamy tylko taką jakby łaskę, bo przy okazji tego wysiłki to dostaniemy. Proszę pana, chodnik i droga to nam się należy, jak psu. Ale proszę panią, zgodzi się pani też z tym, że niezależnie, czy będzie objazd przez Lubajny, czy nie, to będzie pani miała utrudnienia w ruchu. Jadąc do Ostródy, będzie pani miała utrudnienia. Dobrze, ale proszę państwa, okej, okay, ale niestety, tych pytań, proszę państwa, niestety muszę kończyć, bo od, nie, przyzwyczajony jestem do spóźniania się. Kiedyś miała być przypuszczone autokary miejskie, nie? Tak. I miały być stanowe autokary miejskie, nie? Ale ten, ja akurat nie mówiłem. To nie jest. Tak było. No, proszę państwa, dziękuję państwu za spotkanie. My akurat nie robimy tylko firma. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za uwagi, dziękuję za szczerość.